Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest poskramianie języka. Coś naprawdę niezwykłego. Ale będziemy oczywiście o tym rozmawiali przez dłuższy czas. Mam nadzieję, że padnie wiele praktycznych rad, jak to zrobić. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą dzisiaj udział Anna, Władysław i Leszek. Ja na imię mam Mariusz. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli na samym wstępie poprosimy Boga o pomoc w tym rozważaniu. Jeżeli mogę prosić Ciebie, Aniu, pomóc. Dobry Boże, w tej chwili, kiedy będziemy otwierać, studiować Słowo Twoje, prosimy o obecność Ducha Świętego i o mądrość z wysokości, aby te słowa, które będą dotyczyły tak codziennych sytuacji w naszym życiu, były rozważane z Twoim błogosławieństwem i z Twoją mądrością. Jesteśmy od niej uzależnieni i dlatego o nią powołamy. Wysłuchaj naszych modlitw. Amen. Amen. Tak jak powiedziałem, będziemy mówili o poskramianiu języka. Właściwie takim głównym urywkiem Pisma Świętego, który nas inspiruje dzisiaj, to jest list Jakuba, 3 rozdział od 1 do 12 wersetu. Ale przy okazji tego rozważania myślę, że będziemy mieli okazję przytoczyć wiele innych wypowiedzi Pisma Świętego, gdzie na temat mowy, na temat używania tego niezwykłego daru od Pana Boga jest dużo powiedziane. Jedno jest pewne, że kiedy mówimy o języku, o słowach, to słowa mają wielką moc. I to może działać ku dobremu, ale może też to działać ku złemu. I dlatego chcemy dzisiaj o tym mówić. Co zrobić, żeby rzeczywiście chrześcijanie, którzy korzystają z tego niezwykłego Bożego daru, jeszcze raz podkreślam, to jest Boży dar, żebyśmy korzystali z niego w należyty sposób. Jak? No o praktycznych radach będziemy mówili, czytając list Jakuba. I może zacznijmy od samego początku. Kiedy Jakub w 3 rozdziale, tutaj w wersecie 1, udziela pewnej rady. Jaka to jest rada? Niech ktoś przeczyta. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Ciekawa rada. Niech niewielu z was będzie nauczycielami. No, można się wystraszyć. No właśnie, czy Jakub chce nas, którzy mają być nauczycielami, czy ma w zamiarze swoim zniechęcać do tego? Jak myślicie? Niech niewielu z was będzie nauczycielami, więc im mniej, tym lepiej? O co chodzi? Ja tu chyba chcę nam podkreślić, jak ważna jest edukacja i co niesie z sobą ta edukacja. Edukacja to przede wszystkim słowa, które przekazujemy, aby one były właściwymi słowami, dlatego że osoby, które właśnie są naszymi wychowawcami, na nich spoczywa większa odpowiedzialność i to, co powiedzą, jest jakby tym, co powinno w naszym życiu być wcielane. Chcemy naszych wychowawców, naszych nauczycieli traktować bardzo poważnie, licząc, że to, co mówią, jest właściwe. Ja to tak odbieram. Zobaczcie, my mówimy o nauczycielach w chrześcijaństwie. Sam ten urząd nauczyciela, a może nawet nie urząd, tylko dar nauczania, jest wymieniony szereg razy w Piśmie Świętym. Na przykład, kiedy mamy całe takie zestawienia darów Ducha Świętego, to wśród takich naprawdę niezwykłych darów bycia apostołem, prorokiem, jest też pasterz, jest nauczyciel. Bardzo blisko tych
tych wielkich postaci jest nauczyciel. I nauczyciel od samego początku w Kościele chrześcijańskim wykonywał bardzo ważną rolę. Nie był to ktoś taki jak prorok, który często gdzieś wędrował, odwiedzał różne zakątki świata, różne kościoły, ale był to ktoś często przypisany do konkretnego kościoła chrześcijańskiego w danym mieście i uczył tych, którzy przychodzą do kościoła, albo uczył tych, którzy już w tym kościele są. Umiał nauczać, prostować pewne złe poglądy, które się pojawiały. I do takich ludzi Jakub mówi, niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo możemy otrzymamy surowszy wyrok. Ja mam wrażenie, że w czasach Jezusa bycie nauczycielem to była naprawdę bardzo taka nobilitująca funkcja, taka zaszczytna, którą wielu ludzi też chciało sobie tam przypisywać. Mamy wielu nauczycieli w Izraelu. Oni nawet mieli swoje jakieś tam, w zależności od poglądów, nazwy, przynależność do danych jakichś tam klanów, byli czy coś w tym stylu, jak faryzeusze, jak sadyceusze i tak dalej. I mamy też osoby, które po prostu pojawiają się czasami po prostu z ludu i które też coś tam głoszą, nauczają. I ludzie bardzo cenili sobie zawsze nauczycieli i przysłuchiwali się, oceniając, szukając dla siebie drogi w życiu. Dlaczego więc Jakub pisał takie słowa, że niewielu niech będzie nauczycielami wśród was? Właśnie pisał pod kątem odpowiedzialności, że to jest naprawdę odpowiedzialna rzecz, prowadzić innych ludzi, być przykładem dla nich, które też naucza. To nie tylko słowa, bo jeżeli słowa mijają się z uczynkami, o których mówiliśmy w wcześniejszych studiach Biblii, z tego konkretnego listu Jakuba, no to taki nauczyciel no, dyskredytuje to, czego naucza. A przecież nauka o Bogu, o planie zbawienia jest bardzo istotna dla każdego człowieka. Za słowami musi iść odpowiednia wiedza, konkretna wiedza, Boża wiedza. To podkreślił Jezus Chrystus do Nikodema. Powiedział, jak to ty, będąc nauczycielem w Izraelu, czyli wysoko rangę nauczyciela podniósł i tego nie wiesz? I dlatego stąd ta odpowiedzialność, ten surowszy wyrok, że kto chce być nauczycielem, to coś za tym musi być. Odpowiednia wiedza, odpowiednie zachowanie. I dlatego jest taki ważny. Odpowiedni sposób, prawda? Odpowiedni sposób, tak. Właściwe słowo we właściwym czasie. Natomiast w Piśmie Świętym jest opisanych szereg nauczycieli, którzy nie są przykładem. Dlatego Jakub zwraca uwagę na to, żeby naprawdę się do tego odpowiednio przygotować i odpowiednio tę odpowiedzialność od Boga potraktować. Pozwólcie, że przytoczymy kilka wypowiedzi apostoła Pawła. On pisze list do Tymoteusza, więc do swojego młodszego kolegi w służbie, który no, ma się uczyć, zresztą sam spotyka się już z wieloma sytuacjami w kościele. I zobaczcie, jakie są to sytuacje. To są przykłady, które nas mogą też w jakiś sposób ostrzegać, cucić, stawiać na takim właściwym miejscu. Pozwólcie, że ja zacznę. Przeczytam z pierwszego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza od wiersza trzeciego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Próżna gadanina. Żeby to było próżne,
to, co mówią, też przynosi pewien owoc, zły owoc, prawda? A więc zobaczcie, Paweł, apostoł, dobrze wie, że w kościele chrześcijańskim przychodzą ludzie, którzy rwą się do nauczania, ale wykonują pracę, która przynosi odwrotny efekt. Chrystus ma być w jakiś sposób poznany i wywyższony, a ludzie się potrafią kłócić, mówiąc o Chrystusie. No absurd, ale tak bywa. Kto by z was przeczytał z trzeciego rozdziału? Tak, właśnie w trzecim rozdziale jest to podkreślone, że jeżeli ktoś chce być nauczycielem, nauczać, no to musi odpowiednią postawę zająć. I dlatego w trzecim rozdziale, od wiersza drugiego po szósty, czytamy takie słowa. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. No bez komentarza w zasadzie, prawda? Podobnie zobaczcie, jak czytamy szósty rozdział od wiersza trzeciego. Jeśli kto inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na szczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z przestawaniem na małym. Dziękuję bardzo. No słuchajcie, no to już jest sytuacja naprawdę krytyczna, nie? Czytamy o ludziach zarozumiałych, których właściwie celem jest wszczynanie sporów. Porozmawiać można o wszystkim. Tylko do czego to prowadzi? Nie będziemy zajmowali się listami do Tymoteusza. Wiemy tylko o tym, że problem istniał i Jakub w swoim liście zwraca uwagę na to, że nauczyciel powinien mieć właśnie to poczucie odpowiedzialności. Co mówi, kiedy mówi, jak się wypowiada, jak wygląda jego życie, to wszystko ma wpływ, bo już nie chodzi o to, że ktoś nas postraszy sądem ostatecznym, chociaż to warto wziąć pod uwagę, ale patrzymy też na życie ludzi, których można odpowiednio albo nieodpowiednio ukształtować. Więc nauczyciel ma odgrywać pozytywną rolę. Spójrzmy na list Jakuba. Patrzymy znowu na trzeci rozdział tego listu i tam czytamy werset drugi. Co tam jest powiedziane? Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Znaczy, taka prawda o nas. Z jednej strony nie ma człowieka, który by nie robił czegoś złego. Więc to jest też taka świadoma ocena tego, że nie jesteśmy idealni. Ale z drugiej strony popatrzcie, jak wysoko Jakub ceni umiejętność panowania nad własną mową, nad własnym językiem. Takiego człowieka nazywa mężem doskonałym. Doskonałym. No wiecie, rzadko kiedy używamy tego typu słów. Ale to jest naprawdę bardzo wysoka ocena kogoś, kto z tego daru mowy, tego Bożego daru, po Bożemu korzysta. I mamy tutaj też w naszych takich rozważaniach, mieliśmy okazję przestudiować szereg tekstów Pisma Świętego, które mówiły o takim pozytywnym, o właściwym korzystaniu z tego Bożego daru mowy. Czy zapamiętaliście może jakiś taki szczególną wypowiedź Pisma Świętego? Tam były cytaty ze Starego, z Nowego Testamentu, które wywyższały taką niezwykłą rzecz, kiedy człowiek właściwie korzysta z tego daru. Dobre słowo rozwesela.
prawda? Że może być czymś takim jak plaster miodu. Jakie inne wypowiedzi byście przytoczyli? No, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, od wiersza 6 po 7, są też piękne słowa, bardzo ważne. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Bardzo wymowne. Zobaczcie, a więc w kontekście tej wypowiedzi można powiedzieć, chyba każdy człowiek jest nauczycielem. No chociażby własnych dzieci. Nasze dzieci bardzo często zachowują się jak my, rodzice. Mówią jak my. Używają takiego słownictwa jak my. A przecież nie mówimy, jestem jego nauczycielem. To nie tak. Nie traktujemy domu jako szkoły, ale Bóg mówi, najpierw to niech będzie tak. Niech to słowo, moje słowo, będzie w twoim sercu. Bo jak nie ma tego słowa w sercu, to i dzieci nie będą chciały go słuchać, bo się szybko zorientują, o co tak naprawdę w tym chodzi. Ale jeżeli rodzice przeżywają to, co jest od Boga, mogą mówić swoim dzieciom przy różnych życiowych okazjach, niech ten Bóg jest poznawany. To jest dopiero nauczycielstwo. Weryfikowane przez rzeczywistość, bo tak naprawdę to nie jest etat. Idę i wychodzę ze szkoły. Nawet idę i wracam z kościoła. Tylko jestem w tym domu, a dzieci moje, czy dziecko moje zna mnie lepiej niż ktokolwiek. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że chyba największa odpowiedzialność, jeżeli chodzi o słowa wypowiadane przy innych osobach, to jest właśnie w sytuacji, kiedy wymawiamy je przy dzieciach. Dlatego, że one nie segregują informacji, które docierają do nich. One po prostu chłoną je. Im młodsze dziecko, tym bardziej chłonne jest. Z wiekiem nabieramy takiej umiejętności już segregowania informacji i przyswajania tych, które uznajemy, że są dobre i pożyteczne, i odrzucania tych, które uważamy za zbędne lub szkodliwe. Dziecko nie ma tego. Dlatego w przypadku dzieci odpowiedzialność za słowa powinna być ogromna. Ale idziemy dalej. Mamy inne słowa, takie rady z Pisma Świętego. Na przykład taka chyba modlitwa z Psalmu 40. Werset 4 mówi: włóż w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Nie? Prośba. Coś, co ma pochodzić od Boga. Niech Bóg coś włoży w moje usta. No na pewno będą to słowa dobre, na pewno właściwe. Mamy jeszcze jakieś takie słowa, które z tych rozważanych wcześniej przez nas chcielibyście przytoczyć. Co mówi na przykład Malachiasz? No, mówi o odpowiedzialności tych, którzy odgrywali ważną rolę w społeczności kościelnej tamtych czasów. I w Księdze Malachiasza czytamy tak. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Jakby Bóg kogoś posyła. Wiecie, to jest naprawdę niesamowita odpowiedzialność. No ale my wracamy do listu Jakuba. Jakub patrzy na tę rzeczywistość, którą gdzieś tam ma przed oczami, ma w myślach i udziela rad. Czytamy od wersetu 3 do 5. Jakie tam mamy rady w liście Jakuba? A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Dziękuję bardzo. Małe rzeczy, które wywołują wyraźny skutek. Czym jest to wędzidło w pysku konia? To jest kawałek metalu. Końcówki są przyczepione do uzdy i wystarczy lekko pociągnąć z prawej albo z lewej strony i przecież koń, który waży kilkaset kilogramów, dokładnie idzie tam, gdzie chce woźnica. Ster w porównaniu ze statkiem zawsze jest malutki. O, stery potrafią ważyć po kilkadziesiąt ton nawet w tych olbrzymich statkach, ale w porównaniu ze statkiem to jest coś naprawdę niedużego. Sternik
kieruje statkiem gdzie chce. Jakub mówi do steru, do wędzidła, można przyrównać język. O co chodzi? Ale niewłaściwe kierowanie, czy tym wędzidłem końskim przez ręce, czyli przez jakiś inny organ, czy przez kierowanie sterem statku, czy samolotu, którego wtedy nie było, a to też pojazd, też olbrzymi pojazd w stosunku do steru, może zakończyć się niewłaściwie, jeżeli nie będzie właściwy nadany temu kierunek. Może to być albo góra lodowa, skała w przypadku statku. Także ważne jest połączenie się tego steru z tym, który steruje, z rękoma sternika. Wędzidło z woźnicą. I tylko nadanie właściwego kierunku spowoduje, że te jazdy, czy w przypadku akurat tutaj zaprzęgu konnego, czy statku, osiągną właściwy cel. Czyli potrzeba tu jest mądrość, no kwalifikacje pewne, żeby używać tego wędzidła, czy tego steru, właściwy sposób, aby cały statek, czy w tym wypadku zwierzę, w właściwym kierunku podążało. To nie każdy potrafi. I trzeba mieć pewne kwalifikacje, tak samo i w tym wypadku, żeby kierować naszym językiem, no potrzebne są pewne kwalifikacje. W tym przykładzie to mamy taki jak gdyby pozytywny obraz naszego języka, słów, które nadają kierunek, mogą nadawać kierunek, którym się podąża, naszego życia i tak dalej. Natomiast jest druga, jak gdyby negatywna strona tego, o której właśnie w tym piątym wersecie trzeciego rozdziału Jakub pisze tak, jakże wielki las zapala mały ogień. Czyli ta negatywna strona. Mały ogień. Znaczy może być to zrozumiane pozytywnie, bo jeżeli słowa potrafią zapalić kogoś do dobrych rzeczy, to wszystko jest okej. Ale jeżeli wstrzymają, tak wspominaliśmy tutaj, jakieś swary, kłótnie, które się potęgują jak niemalże jak lawina. No ogromnie nadbuchują się, nawet nie wiadomo kiedy. Od słowa do słowa jest ogromny ogień, którego później trudno ugasić. No i właśnie to jest to, zobaczcie. Jakub mówi, mały ster, niewielka rzecz, wędzidło, a powoduje duży, duży jakiś skutek. I tak jest ze słowami, zobaczcie. Wystarczy kilka słów, albo czasami mówimy o jedno słowo za dużo. I miałem przyjaciela, i go nie mam. Chociaż może teraz przesadzam, bo przyjaciele sobie wybaczają. Ale tak czasami bywa, zobaczcie. Mówimy o słowach, czasami gest. Czasami nawet wyraz twarzy, mimika. Nie wiem, co tam jeszcze. Mrugnięcie okiem, znaczące, w odpowiedniej chwili, powoduje, że ludzie odbierają to bardzo mocno. Ktoś powie, no nic się nie stało, to tylko on tylko kilka słów powiedział. Wystarczyło, poszło. Iskra. I wielki pożar. To jest naprawdę wielka przestroga, żebyśmy czasami w życiu nie koncentrowali się na wielkich rzeczach. Wiecie, wielka mowa pociągnęła za sobą tłumy ludzi. No dobrze, ale czasami efekt pociągnęło za sobą kilka słów albo to jedno słowo niewłaściwe. Czasem, albo nie czasem, ale ważne też jest, w jakim duchu to wypowiadamy. Czy to jakoś uprzejmie, z uśmiechem, z życzliwością, to nadaje dodatkowy sens tym słowom. A jak to jakąś zaciętą twarzą i tak dalej, chociaż miłe słowa, no ale one nie odnoszą takiego skutku. Tak, zobaczcie, czasami nam się może wydawać, że nawet robimy coś dobrego. No w przypadku nawet gdzieś tych wydarzeń związanych z życiem Pana Jezusa było tak, że Biblia mówi, uczniowie razem z Panem Jezusem szli przez Samarię. Szukali miejsca, gdzie by się mogli zatrzymać i nie znaleźli takiego miejsca, bo no, były antagonizmy między Żydami i Samarytanami, nie było spokoju, nie było jakiejś przyjaźni. Nikt nie chciał udzielić im gościny. I wtedy Jan mówi, Panie, ściągnijmy ogień na tych ludzi. Apostoł nazwany za miłość. No to później, prawda?
Od tego momentu mówi się o nich, to są synowie gromu, Jakub i Jan. Zobaczcie, co się dzieje, co takiego się stało. No nie przyjęli ich pod dach. Oczywiście my możemy się skoncentrować na tym, co powiedział Pan Jezus. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, ale jakie rozwiązanie dla tego znalazł Pan Jezus? Co ta historia mówi? Jak się ta historia skończyła? Że poszli do innej wioski. No właśnie, było proste rozwiązanie? Było proste tak. rozwiązanie. Natomiast zobaczcie, co powodują emocje. Od słowa do słowa. Kłótnia, awantura, ogień z nieba. No tam akurat ogień z nieba, prawda? No Jezus zwrócił im wtedy uwagę, że on przyszedł ratować, a nie niszczyć. Tak, no tutaj lekcji naprawdę jest bardzo dużo, ale chodzi o to, że można rozpalić się w swoich emocjach i pójść bardzo daleko. A Pan Jezus mówi, nie, jak coś jest rozognione, przerwij, nie dokańczaj tego zdania, nie kontynuuj tej rozmowy, wróć do tego później, uspokój się i spójrz na to z innej perspektywy, za jakiś czas. Myślę, że dobrą rzeczą jest w takich sytuacjach nie chcieć mieć tego ostatniego słowa, które może być czasami tym gorzkim słowem. Tak. Lepiej przemilczeć. Ktoś powiedział, można mieć zawsze ostatnie zdanie pod warunkiem, czy ostatnie słowo pod warunkiem, że jest to słowo przepraszam. Nie, no to tak ktoś powiedział, ale słusznie powiedział. Są takie słowa, które mogą być ostatnie, ale nie takie, które pokazują, a jednak mam rację, prawda? A jednak tak jest, jak myślałem. Bo to nam nie przysporzy przyjaciół. Zresztą sami nie czujemy się dobrze, kiedy by tak miało być. Ale wracamy do tego, o czym mówił Leszek. O tym ogniu. Czytamy kolejny werset, werset 6 z 3 rozdziału listu Jakuba, który mówi o tym ogniu więcej. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Ilustracja. Iskra i ogień, którego rozmiarów nie możemy przewidzieć. Jakub mówi, takie jest słowo. Czy myślimy w taki sposób? Często nie. Natomiast zobaczcie, w naszych czasach, kiedy informacje rozchodzą się bardzo szybko, ja mogę wypowiedzieć krótkie zdanie, ale za pół godziny ktoś będzie już cierpiał, mieszkając 500 kilometrów stąd. Bo się dowie. A może się łatwo dowiedzieć. Słowo poszło. Ja nie potrafię opanować tej sytuacji. Szczególnie w dzisiejszych czasach słowo tak. bardzo szybko może... Mówione, ale i spisane, prawda? Kończę enter i poszło. Poszło. I to już żyje swoim życiem i nie mam na to żadnego wpływu. Tak jak wtedy, kiedy już jest pożar. Właśnie chciałbym przy tej okazji może zwrócić jeszcze na taką rzecz uwagę, że słowa mają dwojakie znaczenie. Jak gdyby jest to znaczenie, które my myślimy, że ma. I jest drugie znaczenie, które jak ktoś słucha tych słów i co on sobie myśli, ich słuchając. To czasami są to dwie różne rzeczy. Nie wiem, czy warto też, jak się wypowiada słowa, myśleć o tym, co też ta druga osoba może sobie o tym pomyśleć. Jak odbiera. Jak odbiera. Tak. Albo zanim się obrażę na to, co ktoś powiedział, zapytam, czy ty chciałeś to powiedzieć? Czy dokładnie. Ty tak powiedziałeś? Bo czasami, wiecie, co miałeś na myśli? Co miałeś na myśli? Bo no, przyjaźnimy się i naprawdę chciałeś to powiedzieć? Nie? I okaże się, że nie, że właśnie o to chodzi. Jak ktoś chce kogoś zrozumieć, to może. I słowa mogą pomóc porozumieć się. Ale jeżeli zostanie to jako żywioł, bo wie, pożar to jest żywioł, nie do ogarnięcia. Czasami ten ogień pali się tak długo, aż samoistnie zgaśnie. Gdzieś wypali się to, co się ma wypalić. Ale strat jest bardzo dużo. Zobaczcie, przyjaźnie się kończą. Kościoły czasami funkcjonują w sposób naprawdę bardzo upośledzony wtedy, kiedy ludzie się różnią, boczą na siebie. Ktoś nie chce kogoś rozmawiać, ktoś jest obrażony. Jakieś plotki. O plotkach też w Piśmie Świętym czytamy. Żyją swoim życiem. Ktoś powie, ale ja nie chciałem. No i co z tego, że nie chciałeś? Poszło. I sieje spustoszenie. Tu też jest ciekawa myśl. Z jakiego źródła te słowa pochodzą? Ta ostatnia myśl w tym 6 wierszu 3 rozdziału. Sam będąc rozpalony przez piekło. Także są też takie słowa, no, rodem z piekła, ze złych rzeczy. I tego trzeba, no, unikać.
skąd, jakie emocje są, gdy mnie ogarniają, gdy wypowiadam oczywiście słowa. Lepiej wtedy milczeć. No grzech wszedł na naszą ziemię właśnie przez zwiedzenie, które było słowami. Przyszedł szatan do Ewy i odpowiednie jej słowa użył. Zasugerował nawet. Mm-hmm. I popatrzcie, jakie mamy teraz skutki tego wszystkiego. Nie? Jedno proste pytanie, prawda? I zaczęło się. No właśnie o to chodzi. Zaczęło się i trwa. My jako chrześcijanie staramy się żyć pobożnym, świętym życiem, takim nieskalanym, a może często właśnie zwracając uwagę, o może tego nie jeść, może tak się nie zachowywać czy coś, a może rzadziej zwracamy uwagę na to właśnie, co mówimy, jak wypowiadamy słowa, jakie do drugiego człowieka. I myślę, że chyba ten wiersz 8 z 3 rozdziału Jakuba, który mówi, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I to jest bardzo dosadnie, ale to jest, wydaje mi się, ten moment, przy którym warto się zatrzymać, bo zobaczcie, czytamy Pismo Święte i mamy szereg rad. Jak z tego dobrego daru Bożego, bo wszystkie dary Boże są dobre, jak we właściwy sposób korzystać? Ale może się okazać, że te wszystkie dobre rady nie wystarczą. Bo ja dalej będę kierowany impulsami, jakąś złośliwością czasami nawet. Mogę sobie do końca nawet nie uświadamiać tego, jaki wpływ mają moje wypowiedzi. Jakub mówi, nikt tego nie może ujarzmić, czyli prowadzi nas jakby do dalszego szukania rozwiązania. Gdzie jest rozwiązanie? Tak, ale jednak jest ktoś, czy jest siła, która to może ujarzmić. I bardzo ważne, abyśmy po ten wpływ, po tą siłę sięgali. To jest wpływ, siła Ducha Świętego. Bo mówmy sobie szczerze, mamy piękne zasady, mówimy, ale my jesteśmy z natury grzeszni. I jeżeli Duch Święty nas nie opanuje, no to niestety możemy taką postawę zająć, jak tu jest powiedziane, krnąbrego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. To są mocne słowa, które są podkreślone. Problem może się nie skończyć po prostu, nie? Ale zobacz, ja w tym tygodniu zastanawiałem się nad przepięknymi słowami, które wypowiedział apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale od wersetu 29. Kiedy on mówi tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I tutaj mamy kluczowe stwierdzenie. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jakiś wpływ Ducha Świętego. I dalej jest powiedziane, wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie – niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Znowu, nic dodać, nic ująć. Ale kluczem jest ten Duch Święty i to zapieczętowanie. To niezwykłe działanie kogoś z zewnątrz. Na mnie, może nawet świadomego problemu, ale pełnego niemocy. On daje rozwiązanie. Tak. Czyli musimy sobie uświadomić to, że my sami z siebie mamy piękne rady, już tyle ciekawych rad czytaliśmy z listu Jakuba, z listów Pawła. No i jak tak piękne rady, no więc to tylko stosować, ale musimy pamiętać, że sami z siebie czasem, mimo że wiemy, jak mamy postępować, jak mamy mówić, bez wpływu Ducha Świętego, no, będzie to niemożliwe. Może ja bym jeszcze przypomniał z tych poprzednich naszych studiów tego listu Jakuba, że mówiliśmy o tej ludzkiej naturze, która ma skłonność do złego. I w tym kontekście, jeżeli my czerpać będziemy z siebie
nasze słowa, które będziemy wypowiadać, to chyba do niczego dobrego to nie będzie prowadzić. Jak sobie pomyślę na temat Jezusa, jak On nauczał, jak On kierował, jakie On kierował słowa do ludzi, to zauważcie, że najczęściej mówił napisano. Więc jeżeli Chrystus jest dla mnie przykładem, to słowo napisano, które jest tym najlepszym słowem, Słowo Boże, to i posługiwanie się nim, i odwoływanie się do niego, no jest tutaj bardzo dobrym, myślę, rozwiązaniem. Bo ciągle mamy ten dobry przykład przed oczami. Ale idąc dalej, za myślami Jakuba, chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali 3 rozdział od wiersza 9 do 12. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czyż źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Sytuacja, w której można się przebudzić. Jest to niepokojące, kiedy w jednej chwili mówię pięknie o Bogu, a nieco później, może w innej sytuacji i w innym towarzystwie, brutalnie plotkuję. Brutalnie, bo to jest brutalne. Prawda? Kiedy na przykład podczas uroczystego nabożeństwa w kościele, może nawet wygłaszam piękne słowa w kazaniu, ale w domu nie potrafię już tak rozmawiać z własnymi bliskimi, z rodziną, jeżeli ją mam. To jest sytuacja, w której powinienem się w jakiś sposób obudzić. Apostoł mówi, tak bracia być nie powinno, na to się nie można zgodzić. To się nazywa obłuda, prawda? Ale ta niekonsekwencja to jest być może początek do tego, żeby powiedzieć zaraz, tak w moim domu nie może być, tak nie może być w moim życiu, bo to naprawdę jest jakaś choroba. No w tym miejscu warto się zastanowić nad samym sobą, zadać sobie pytanie, przypomnieć sobie te chwile, w których właśnie wypowiadam te wspaniałe słowa i te, których żałuję i się ich wstydzę być może. Albo po prostu lekceważę je nawet. Czy to właśnie nie budzi tego dysonansu, tak, o którym tutaj Jakub pisze? Można się czasem do czegoś ustawić, do przemówienia pięknego, no, przygotować to przemówienie i tak dalej. Natomiast to, co jest podkreślone, to, co podkreślaliśmy w domu, gdzie jestem już sobą, tak naturalnie, tam dopiero naprawdę wychodzi, kim jestem i jakie słowa z moich ust wychodzą. Mówiąc na temat słów, takie słowa z Biblii mi też przychodzą na myśl. Niech wasza mowa będzie tak, nie. Bo wszystko, co ponadto, to pochodzi od złego. To samo Jakub pisał tutaj w tych wersetach. Ja zaczynałem to nasze rozważanie od stwierdzenia, że słowo ma wielką moc. Ku dobremu i ku złemu. Chrześcijaństwo, Jakub chce się do tego też przyczynić. Chrześcijaństwo to jest taka społeczność, w której ludzie korzystają z różnych Bożych darów i robią wszystko, żeby wykorzystać je po prostu jak najlepiej. I dałby Bóg, żebyśmy tak potrafili nie sprowadzić życia do milczenia, bo to nie jest wielka cnota. Mówić, korzystać z tego, co Bóg mi dał, ale w sposób, który nie rani innych, który podoba się Bogu, który mnie też w zasadzie w jakiś sposób satysfakcjonuje, no bo cóż przyjemnego w tym obudzić się ze świadomością, że co innego mówię w takim towarzystwie, a co innego w innym. To nic radosnego. Nawet gdybym robił dobrą minę, to nie ma większego znaczenia. A więc niech Bóg nas błogosławi w takich dobrych wyborach, a przede wszystkim w tej zależności od Ducha Świętego, który może mi pomóc zapanować nad tym, co było krnąbrne i nie będziemy powtarzali rzeczy negatywnych. Bóg nas przez to prowadzi do rzeczy pozytywnych, do dobrego korzystania z daru mowy. I dziękuję wam bardzo za to, że mogliśmy o tym porozmawiać, przeczytać list Jakuba, szereg innych wypowiedzi Słowa Bożego. Jedne
z wielu, naprawdę wielu. Ale wystarczy, żeby mieć jakiś jasny obraz tego, o czym tak naprawdę mówimy i czego nauczał Jakub. Także bardzo dziękuję za wspólne rozważanie i chciałbym, żebyśmy też i zakończyli modlitwą, dziękując Bogu za to, co nam pokazuje w swoim słowie. Leszku, proszę Ciebie. Łaskawy nasz Panie i Ojcze, który jesteś w niebie, chcemy Ci podziękować za ten niezwykły dar, jaki nam dałeś, swoje słowo, tą umiejętność komunikowania się między sobą, budowania, wzmacniania. Ma to też moc niszczenia. Uchroń nas więc od tego, byśmy tak czynili. Daj Panie, aby zawsze nasza mowa była miła Tobie, miła tym, którzy nas słuchają, aby dawała, budowała, aby dawała radość, pokój niosła. To wszystko, co możemy znaleźć jako przykład w Twoim słowie i nie tylko. Niech Ci będzie cześć i chwała za wszystko, co dajesz, a w szczególności daj nam swojego ducha, byśmy umieli panować nad własnym językiem. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. 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 Wszystkim dziękuję za udział w tym wspólnym rozważaniu Bożego Słowa i zapraszam na kolejne rozważanie już w przyszłym tygodniu. Znowu bardzo ciekawy temat, będzie okazja poczytać i porozmawiać na temat mądrości, która jest prawdziwą mądrością, taką mądrością z nieba. Tematem rozważania jest pokora niebiańskiej mądrości. Zapraszam na to studium bardzo, bardzo serdecznie. No i do zobaczenia. Thank you.